Zac Dołu ze 28 listopada. Tematem tego Zac Dołu był czasownik siedzieć, sitzen. Siedzieć, nie wykonywać jakikolwiek ruch, tylko to, co ja teraz robię. Ja siedzę teraz, nie? Czyli ja siedzę, ich sitze. I tu było właśnie ten czasownik, no i właśnie to zdanie. Ja siedzę i się sitze, to jest chyba jasne. Gdy przyjmijmy, że tutaj jest ławka, no bo to jest ławka i ta ławka to jest die Bank, to ja siedzę na ławce, to będzie ich sitze auf der Bank. Ich sitze auf der Bank. Potem mam kolejne zdanie, brzmiące: on siedzi na krześle. On siedzi na krześle. Er sitzt auf dem Stuhl. Er sitzt auf dem Stuhl. Czemu deim? Bo to jest dativ. Dlaczego dativ? Ponieważ czasownikiem tutaj wiodącym, prowadzącym jest sitzen. On nie opisuje ruchu. On opisuje spoczynek. No bo ktoś siedzi, nie? Er sitzt auf dem. Dlatego der Stuhl w datiwie ma deim. Dlatego jest auf dem. Trzecie zdanie. Nie powinieneś siedzieć na zimnych schodach. Czyjaś rada? Du sollst nicht auf der kalten Treppe sitzen. Du sollst nicht auf der kalten Treppe sitzen. Die Treppe, schody, auf der, bo to jest dativ. Myślę, że jasność jest, nie? Czwarte. Moja mama siedziałaby, gdyby ktoś zrobił jej miejsce. Moja mama siedziałaby, gdyby ktoś zrobił jej miejsce. I to ma być kondicjonal 1. Meine Mutter würde sitzen, wenn jemand ihr einen Platz machen würde. Wenn jemand ihr einen Platz machen würde. Tak, to jest czwarte. Piąte. Ich dzieci siedzą na piasku i się bawią. Ich dzieci siedzą na piasku i się bawią. Ihre Kinder sitzen auf dem Sand und spielen. Ihre Kinder sitzen auf dem, Sand und spielen. Sand, der Sand, piasek jest dativ, no bo siedzą gdzie? Dlatego jest deim. Dobra. Szóste. Gdybyśmy podjęli decyzję, siedzielibyśmy teraz na plaży i popijali sobie drinki. I to ma być koniunktiv pluskwamperfekt, czyli tak zwane irrealer Wunsch, czyli życzenie nierealne. Życzenie nierealne dlatego, że my już tej sytuacji, tego momentu podjęcia decyzji już nie możemy do niej wrócić, bo już została już podjęta. Rozumiecie? I teraz cierpimy jakby konsekwencje tego, tej decyzji, nie podjęcia decyzji, no bo to też o to chodzi, nie? Jak to brzmi? Muszę przyjrzeć. Gdybyśmy podjęli decyzję. Wenn wir eine Entscheidung getroffen hätten. Wenn wir eine Entscheidung getroffen hätten. Hätten wir jetzt am Strand gesessen. Hätten wir jetzt am Strand gesessen. Siedzieliśmy by na plaży. Und Drinks getrunken. Bo to hätten od gesessen obsługuje zarówno gesessen, jak i getrunken. Jasne? Hoffentlich. Zdanie siódme. Ja siedziałem na podłodze w preteritum. Ich saß auf dem Fußboden. Ich saß. Czasownik sitzen, siedzieć, jest czasownikiem nieregularnym. Nieregularnym. Te formy, ich tych form trzeba się nauczyć. Sitzen, saß, gesessen. Dlatego ich saß. Tabela o tym mówi. I on siedział na krześle, to samo zdanie, tylko w perfekcie. Er hat auf dem Stuhl. Nie to samo zdanie, bo tu się zmieniało podłoga i krzesło. Er hat auf dem Stuhl gesessen. Gesessen, gesessen. Najpierw macie z, geze, a potem macie sn, uciekający do n, gesessen. Nie?
Tak się to wymawia. Dobra. I to był Zac Dołze, słuchajcie, z 28 listopada.